I na część regeneracji głośnika GDM 10x60x2. Mam już wyczyszczony dokładnie układ cały kosza, tak samo jak i przygotowany układ drgający. Najpierw sobie posmaruję tutaj tą powierzchnię klejem, podresor dolny, potem dopiero będę tak naprawdę przygotowywał i zarówno jednocześnie centrował tak naprawdę cewkę. A cewkę centrujemy chociażby wkładając tutaj, co już wiele razy też pokazałem. Pokażę jeszcze raz, wkładając w ten środek dystansę, za pomocą na przykład, może być klisza fotograficzna stara, jest bardzo dobra do użycia tego typu właśnie centrowania. Można ją z powodzeniem stosować. Nie ma z tym problemu. Każde bądź razie potem sobie przylutuje, następnie wyprowadzenia tutaj z tego układu drgającego. No i głośnik będzie sobie schnął na spokojnie. Jeszcze kopułeczkę przeciwpyłową również sobie przykleję i gotowy do odbioru.